Dzień dobry, kochani. Dzisiaj wspólnie wykonamy kolejną już na tym kanale podkładkę. Tym razem będzie to taka kwiatuszkowa podkładeczka. Tutaj widzicie, z motywami serca. I możemy ją wykonać taką kilkukolorową. Również możemy zrobić taką w jednym kolorze. To już, kochani, zależy jak chcecie. Ja Wam dzisiaj pokażę, jak robić w trzech kolorkach. No jak robić jednej, to już na pewno będziecie wiedzieć jak. I tak, ta mniejsza ma 12,5 cm, a jest mniejsza dlatego, że wykonałam ją szydełkiem 2 mm. Ta ma tych centymetrów 14 i tą wykonałam szydełkiem 3 mm. I obie te podkładeczki są wykonane włóczką Yarnart Jeans i też na takiej włóczce dzisiaj będę pracować. Ale zanim zaczniemy, to ja Was zachęcę do łapki w górę, do subskrypcji oraz do dzwoneczka. A jak macie ochotę, to tam w dole w opisie macie link do Buy Coffee i możecie postawić mi symboliczną kawkę. To już tyle, kochani. Zaczynamy dzierganie. I tak, bierzemy pierwszy kolorek. Robimy magiczne kółeczko. I na tym naszym magicznym kółeczku robimy 3 oczka łańcuszka, 2, 3, słupek, 2 oczka łańcuszka, 2 słupki łączone górą, gdzie zostawiamy 2 pętelki, znowu zaczynamy słupek, kolejna pętelka dochodzi i przez wszystkie pętelki. Znowu 2 słupki, przepraszam, 2 oczka łańcuszka, 2 słupki łączone górą. I takich słupków i łańcuszków musimy w sumie wykonać 8. Raz, dwa, trzy mam obecnie. I lecę dalej. Oj, łączone górą. Już sama się zapomniałam. Drugi. Łączymy górą. Już mamy 4. 2 oczka, znowu 2 słupki łączone górą, 2 oczka, 2 słupki łączone górą, 2 oczka, 2 słupki łączone górą, mamy 2, 4, 6, 7, 2 oczka i ostatnie 2 słupki łączone górą. Teraz już tylko robimy. No tu już sobie możemy zacisnąć kółeczko. 2 oczka łańcuszka. I wbijamy się tu w górę. Strasznie prześwietla. O! Tutaj w to miejsce robimy oczko ścisłe zamykające. Nitkę ucinamy. Wyciągamy. I mamy pierwsze okrążenie gotowe. Kolejne okrążenie zaczynamy tutaj na dowolnym łańcuszku, ale na początku nie powiedziałam, że tutaj też będę pracować szydełkiem 3 mm. I tak, pod łańcuszkiem przeciągamy niteczkę, robimy pętelkę, wyciągamy nitki. Tą krótką nitkę ja przekładam tak między pętelkę a nitkę tą dłuższą, zaciągamy naszą pętelkę i robimy 3 oczka łańcuszka, 1, 2 i 3. Teraz robimy słupek, przepraszam, robimy 2 słupki łączone górą, tylko że łączymy razem z tą pętelką tutaj. Mamy 3 w sumie słupki łączone górą. I teraz 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. I znowu tutaj w tym miejscu, na tym łańcuszku robimy 3 słupki łączone górą. Chowamy sobie przy okazji tą krótką nitkę, bo później nie będziemy musieli tego robić. I sobie dość mocno ułatwimy pracę. Pierwszy
drugi i trzeci słupek. Łączymy wszystko górą i robimy trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Przechodzimy na kolejny tutaj łańcuszek i tutaj wykonujemy trzy słupki łączone górą, trzy oczka łańcuszka i trzy słupki łączone górą. Tak. Mówię jedno, a robię drugie. Trzy słupki łączone górą, raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i trzy kolejne słupki łączone górą. I znowu trzy oczka łańcuszka, trzy słupki łączone górą, trzy oczka i trzy słupki łączone górą. I tak, kochani, powtarzamy dookoła, aż dojdziemy tutaj na ten ostatni łańcuszek. Mamy już prawie skończony drugi kolor. I teraz wbijamy się w górę tutaj łączenia tych naszych pierwszych trzech słupków. Robimy oczko ścisłe zamykające. Tutaj uprzednio zrobiliśmy trzy oczka łańcuszka, bo nie wiem, czy powiedziałam to. I tak, trzy oczka łańcuszka, tutaj w górze oczko ścisłe zamykające. Nitkę ucinamy i bierzemy się za kolejny kolorek. I tak. Zaczynamy tak jak uprzednio na którymś z łańcuszków z poprzedniego okrążenia. Przyciągamy niteczkę. Raz, obie nitki przez pętelkę. Wyciągamy tą niteczkę między nitkę a pętelkę. Zaciskamy i robimy trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek. Raz, dwa, trzy. I teraz tutaj, na tym łańcuszku, chowając nitkę przy okazji, musimy zrobić jeszcze cztery słupki. Jeden, dwa, trzy i cztery. Widzicie, mamy pięć słupków tutaj na pierwszym łańcuszku. Teraz robimy dwa oczka łańcuszka i na kolejnym łańcuszku tutaj robimy pół słupek. Znowu dwa oczka łańcuszka i tutaj na kolejnym łańcuszku sześć słupków. Raz, przepraszam, pięć. Dwa, trzy, cztery i pięć. Dwa oczka łańcuszka na następnym łańcuszku z poprzedniego okrążenia. Pół słupek, dwa oczka łańcuszka i na kolejnym łańcuszku 5 słupków. Raz, dwa, trzy, cztery i 5. I znowu dwa oczka łańcuszka, pół słupek na łańcuszku z poprzedniego okrążenia i dwa oczka łańcuszka. I potem znowu 6 słupków, 5 słupków, przepraszam, na łańcuszku. I tak lecimy dookoła, aż dojdziemy do tego miejsca. I teraz już ostatnie dwa oczka, pół słupek na łańcuszku i dwa oczka. I teraz wbijamy się w górę tego pierwszego łańcuszka, który był naszym pierwszego w sumie słupka, zrobionego z łańcuszka. I tak, robimy tutaj oczko ścisłe i wykonujemy trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek. I teraz w tym samym miejscu, nad tym samym pierwszym słupkiem robimy słupek. Teraz wykonujemy nad trzema słupkami po słupku. Raz, dwa, trzy. I nad ostatnim słupkiem robimy dwa słupki. Teraz dwa oczka łańcuszka. I tak, to omijamy. Tutaj przechodzimy do kolejnej naszej grupy słupków i nad pierwszym słupkiem robimy dwa słupki. Raz i dwa. Nad trzema kolejnymi słupkami po jednym słupku.
2 i 3 i nad ostatnim słupkiem 2 słupki. Widzicie, znowu 2 oczka łańcuszka i nad pierwszym słupkiem 2 słupki, nad 3 kolejnymi słupkami po słupku 1, 2, 3 i nad ostatnim słupkiem 2 słupki, 2 oczka łańcuszka. I tak, kochani, lecimy dookoła naszej pracy. Teraz tutaj 2 oczka łańcuszka na końcu i wbijamy się w górę pierwszego słupka. Z oczek łańcuszka robimy oczko ścisłe. I tak, tutaj te niteczki, co wszywaliśmy, w sensie razem z robótką, to możemy uciąć. To, czego nie wrobiliśmy, to później wystarczy, że wszyjemy normalnie igłą. I teraz tak, zaczynamy kolejny rząd od 3 oczek łańcuszka i w tym samym miejscu się wbijamy i robimy słupek. Teraz nad 5 słupkami wykonujemy po jednym słupku. 1, 2, 3, 4 i 5 i nad ostatnim słupkiem 2 słupki. Teraz jedno oczko łańcuszka i znowu nad pierwszym tutaj słupkiem 2 słupki. Oj, oj, oj. 2 słupki, 1 i 2, nad 5 słupkami po słupku 1, 2, 3, 4, 5 i nad kolejnym słupkiem 2 słupki tutaj nad ostatnim. I znowu oczko łańcuszka. I tak, kochani, lecimy dookoła. Nad pierwszym i ostatnim słupkiem po 2 słupki. Pomiędzy robimy 5 słupków. Każdy słupek nad słupkiem. 3, 4, 5. Tak jak mówiłam, 2 słupki nad ostatnim słupkiem. Rozdzielamy te nasze grupki oczkiem łańcuszka. Zrobię resztę poza kadrem. Wy też zróbcie i widzimy się przy następnym okrążeniu. I już będziemy zaczynać ostatnie okrążenie. Tylko się jeszcze wbiję tutaj w górę pierwszego słupka. I tak. Zaczynamy od zrobienia słupka. A dokładniej 6 słupków w 3 tu słupku. Wykonujemy 6 słupków. Troszkę się przywiesiłam. 3, 4, 5, oj. 5, 6. Mamy 6 słupków. I teraz omijamy 1 słupek, wbijamy się w kolejny i w tym słupku robimy półsłupek. Znowu omijamy słupek, wbijamy się w kolejny i w tym kolejnym słupku wykonujemy również 6 słupków. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 słupków. Omijamy kolejny słupek, wbijamy się w następny i w nim robimy półsłupek. Tutaj, gdzie mieliśmy oczko łańcuszka, jedno, robimy oczko ścisłe. Następnie w kolejnym słupku tutaj robimy półsłupek, omijamy słupek i w kolejnym, trzecim, robimy 6 słupków. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Omijamy słupek,
wbijamy się w kolejny i robimy półsłupek. I znowu omijamy słupek i w następnym 6 słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i 6 słupków. Omijamy kolejny słupek, wbijamy się w następnym, robimy półsłupek na oczku łańcuszka, oczko ścisłe nad następnym słupkiem, półsłupek i tak, kochani, przerabiamy tymi naszymi muszelkami całą pracę dookoła. I już tutaj na końcu w ostatni słupek się wbijam, robiąc półsłupek i tutaj na oczku łańcuszka, oczko ścisłe, zamykające niteczkę. O, udało się. Ucinam, wyciągam i moja podkładeczka jest gotowa. Oczywiście tą niteczkę później przyję, ale tak prezentuje się skończona nasza praca. Mam nadzieję, kochani, że podobał Wam się dzisiejszy filmik. Zachęcam Was do łapeczki w górę, do subskrypcji oraz do dzwoneczka, wtedy nic Was nie ominie. Ja Wam raz jeszcze prześlicznie dziękuję, wszystkiego dobrego i powodzenia!